Oczywiście, superfoody jak najbardziej pomogą nam w walce o odporność, w regeneracji naszego organizmu. Takim topowym przykładem superfoodu, który oprócz właściwości odżywczych, regenerujących, walczących o odporność, ale również wskazań medycznych jest chlorella. Chlorella jako taki główny superfood posiada bardzo dużo wartości odżywczych. To jest ponad 70 różnych wspaniałych składników, które mieszczą się w komórce chlorelli i pomogą nam w walce o odporność, w regeneracji organizmu, tak jak powiedziałem. Jeżeli chodzi o superfoody, są one rekomendowane dla wszystkich. Wszystkim pomogą, wszystkich wspomogą w poprawianiu odżywienia tego organizmu. Szczególnie rekomendowane są dla dzieci, ludzi aktywnych, którzy potrzebują mocnego wsparcia przy zwiększonej ilości treningów, przy wzroście, tak jak u dzieci. Dlatego wychodząc naprzeciw, tworzone jest wiele produktów. Tworzymy produkty w postaci przekąsek raw. Są to batony, które składają się wyłącznie z naturalnych składników typu daktyle, owoce suszone, orzechy. Wszystko to jest mielone, bardzo bogate w witaminy, w kwas foliowy, w zdrowe tłuszcze. Wszystko to oczywiście również wpływa na poprawę odporności organizmu, regenerację tego organizmu i oczywiście w batonach naszych nie może zabraknąć chlorelli, topowego składnika, który jest tam jest go tam aż 3 gramy, czyli taka dzienna rekomendowana dawka. Taki baton jest dla dzieci dużo łatwiejszy do spożycia i przyjemniejszy, taka słodka, zdrowa, naturalna chwila niż suplementacja proszkiem czy suplementacja tabletkami. Chlorella jako jedyny z superfoodów jest również rekomendowany przy poważniejszych schorzeniach, nie tylko przy wzmaganiu odporności, czy dodawaniu energii, czy detoksykacji organizmu. Chlorella odgrywa bardzo ważną rolę przy odżywianiu i regeneracji naszego organizmu, spowodowanego na przykład przyjmowaniem dużej ilości antybiotyków, osłabieniu układu odpornościowego spowodowanego chorobami typu borelioza, typu białaczka i również bardzo istotne, po chemioterapii, czyli u osób, które walczą z nowotworami, gdzie organizm jest bardzo osłabiony poprzez chemię, poprzez silne leki, chlorella bardzo pozytywnie wpływa. Wtedy rekomendowana jest w dużych dawkach już po konsultacji i pod okiem lekarza, aby nasz organizm wzmocnić, aby ten układ odpornościowy działał szczególnie w tych przypadkach bardzo poprawnie.